naprawdę, witam serdecznie, jestem tak niewyspany. Dwie noce w busie na siedząco, jedna noc, 3 godziny spania. Jestem po prostu taki niewyspany, że to jest masakra, więc musicie mi dać chwilkę, aż się ogarnę, a następnie powiem wam, co dzisiaj zrobimy i co dzisiaj się wydarzy. Witajcie, moi kochani. Dzisiaj jest przepiękny dzień, mianowicie spełniają się moje marzenia w końcu razem z tym bananem, którego zaraz skonsumuję na śniadanie, bo jeszcze nic nie jadłem. Pojedziemy odebrać mój nowy samochód, ale zanim to się stanie, pojedziemy odebrać pewne miejsce, nowe tablice rejestracyjne, które jeszcze de facto będą takie normalne, krakowskie, a dopiero później zmienią się na indywidualne, więc oczywiście to też zobaczycie, ale to jeszcze nie dziś. Dzisiaj będę odbierał swój wymarzony samochód, lecimy aż do Katowic, jest tam kawałeczek drogi, w każdym razie lecimy do Katowic, bo tam będziemy odbierać. No i zobaczycie, co to będzie. Jeszcze podtrzymam was chwileczkę w niepewności, żeby było fajnie. Ja jestem bardzo podekscytowany. Do dzisiejszego dnia jeszcze tak w ogóle nic nie czułem. Praktycznie auto miałem klepnięte już od dłuższego czasu, ale te emocje jakoś tak nie panowały nade mną. Jakoś tak nie czułem tego, że ja w końcu mam ten samochód, że to będzie przesiadka z Opla do... No i tego dowiecie się już wkrótce, ale naprawdę dopiero dzisiaj czuję. A tak naprawdę jak zleci płachta z samochodu, albo w ogóle jak go zobaczę w ogóle pierwszy raz, to wtedy dopiero będzie, a jak już pierwszy raz go odpalę, to już wszystko będzie magicznie. Dobrze, zabieramy się, lecimy po tablice rejestracyjne, a później lecimy do Katowic. Dobra, patrzcie co odebrałem, świeżutkie tablice rejestracyjne, ale niech was to nie zmyli, ponieważ to są tylko tymczasowe tablice rejestracyjne, bo podczas odbioru dowodu tego twardego rejestracyjnego odbiorę już sobie moje właściwe tablice rejestracyjne, które oczywiście też zobaczycie w swoim czasie, teraz oczywiście tego nie zdradzę, żeby mi ktoś czasami nie ukradł, chociaż i tak już chyba jest to niemożliwe, bo już w toku są. No, w każdym razie będę sobie jeździł na takich krakowskich blachach HR6SU61 przez jakiś pewnie tydzień, więc jeszcze nie będę tak bardzo się rzucał w oczy. A my w lewo jedziemy, to z tego pasa. No, my jesteśmy aktualnie w drodze do Katowic, będziemy tam za jakąś godzinkę, no i ma być samochód już przyszykowany do odbioru, więc już się nie mogę doczekać. No i moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. No, pewnie jak już widzicie, jest to salon BMW, więc możecie myśleć, sądzić, że jest to, że auto, które zakupiłem, jest to BMW, ale dopiero zaraz dowiecie się jakie. Tu są jeszcze moje rejestracje, oczywiście tymczasowe, o których chyba wam wspominałem, ale przepiękne uczucie, gdy idzie się do salonu, odbieracie sobie swoją nową furę. Niesamowite to jest. O, przyszedł pan Mateusz. W ogóle kierownica M-Performance, ile taka przyjemność, bo taką chcę sobie kiedyś zamówić. Jeszcze jakieś 5-6 tysięcy. No, 5 tysięcy za kierownicę. Ale przejebanie wygląda. Grubo. Niesamowite. Jak cały czas mam uśmiech na twarzy, chyba maskę, ale cały czas bananik jest. Ja też mam rację dla ciebie. Dziękuję serdecznie za całą pomoc. Technicę, nie? Tak jest. Jasne. Wymiana gaśni. Ja już dziękuję. BMEczka M2, moi kochani. Wielu z was domyślało się, że to będzie ten wóz, ale do końca trzymałem was w niepewności, ale w końcu jest moja M2-eczka. Ale się cieszę, niesamowite. Teraz tylko 2000 km docierania, więc jeździmy lekko, no a później już będziemy działać sobie przy furce, ale jest niesamowita. Zapach świeżego samochodu, przepiękny motyw. Od razu musimy jechać na stację, bo mamy zasięg 24 km, więc od razu musimy wylecieć na stację i zrobić pierwsze tankowanie w mojej BMEczce. No i później oczywiście lecimy na Kraków powolutku, wpadniemy sobie do domu ekipy, pokażemy domownikom furkę, także w końcu nastał ten dzień, kupiłem swój wymarzony samochód. No może jeszcze nie taki wymarzony do końca, ale wymarzony na teraz, no bo GTR jest nieosiągalny mimo wszystko. Dobra, no to co, lecimy do... na stację. Aj, cała świeżutka fura, niesamowite. Właśnie wyjeżdżam z salonu nowym BMW M2. Ja p***le, nie wierzę w to, po prostu jeszcze w to nie wierzę. W końcu własna fura, naprawdę. Lutego, albo nawet od stycznia, nie miałem swojego samochodu. Jeździłem cały czas albo wynajętymi samochodami, albo jakimś, nie wiem, samochodem rodziców. No ogólnie kiepska sytuacja, ale w końcu wyjeżdżam piękną M2-eczką. No cóż to jest za uczucie? Rok ciężkiej pracy poprzedniej,
teraz też ciśniemy i kurczę, pięknie. Ja pierdzielę, 14 km przebiegu, czajcie to? Kurde, ale się cieszę. Ja pierdzielę. Ten samochód został kupiony również dzięki wam, widzowie, no bo oglądacie moje filmy, wspieracie mnie. Także ja serdecznie wam dziękuję. Pomogliście spełnić moje motoryzacyjne marzenia. Oczekajcie, bo jeszcze mam tutaj telefon. Dobra, idziemy pierwszy raz zatankować furę. Pierwsze tankowanie fury. Pierwsze tankowanie, ziomuś. V-powerek zatankowany tylko za stóweczkę, bo to jest 9,5, a ja mam zamiar lać tylko 9,8, więc tylko tyle zatankowałem, idę sobie zapłacić i zaraz razem. Pierwsze tankowanie za nami, już wyskoczył komunikat odnośnie opon. Tak jak Mateusz właśnie mówił, że opony dopiero jak się rozgrzeją, to podjechać sobie na stację, podpompować do odpowiedniej wartości, bo teraz wiecie, nikt jeszcze wcześniej nie jeździł tym samochodem, więc nic nie jest ustawione. Śmieszna wyszła z tego historyjka właśnie, bo jak Mateusz przekazywał mi klucze do samochodu i podpisywaliśmy jeszcze tam jakieś papierki, to właśnie mówi mi, że w samochodzie jest wyposażenie, masz kamizelkę, masz gaśnicę, trójkąt jest też, no i wyciąga nagle szampana na stój. Tutaj druga gaśnica jakby się przydała. Także dlatego ja mówiłem właśnie mu, że my też mamy dla niego gaśnicę, to właśnie o to w tym wszystkim chodziło, że on mi dał gaśnicę, ja mu też daję gaśnicę. No, także śmiesznie wyszło, a my sobie lecimy już na Kraków. Najpierw lecimy do naszej chatki, Michael musi przekazać klucze chyba Kasi, więc i Kasia sobie zobaczy furkę, a następnie polecimy na dom ekipy i tam pokażemy furkę reszcie domowników. Szkoda, że nie mogliście widzieć mojej reakcji podczas pierwszego zobaczenia samochodu, bo niestety maseczkę musiałem mieć, ale no cały czas bananik na twarzy, nie schodził uśmiech po prostu z twarzy. Piękna sprawa. Każdemu życzę, żeby kiedyś wyjechał sobie nowym samochodem z salonu. W ogóle ja nie miałem mieć nowego samochodu, miałem mieć używany, ale jakoś tak sprawy się potoczyły, że jednak jest nowy. Jest przepięknie! Kocham życie! Lecę sobie z tych Katowic już z dobre pół godzinki. No i muszę wam powiedzieć, że dalej chyba nie wierzę w to, że to jest mój samochód. Dalej się czuję w nim tak, jakbym sobie wypożyczył po prostu kolejny fajny samochód i sobie nim po prostu jechał. Zastanawiam się, kiedy do mnie to dojdzie, że to jest w końcu mój samochód, ale prawdopodobnie stanie się to po kilku dniach, jak pewnego dnia obudzę się rano, zobaczę, że mam kluczyk koło ręki, będę mógł sobie pyk wyjść i odpalić samochód i no po prostu jaram się jak skurczywyk, naprawdę. Dla mnie to jest najważniejszy moment w mojej karierze YouTube'owej, to jest właśnie ten moment, odbiór nowego samochodu z salonu. Spełnienie marzeń przede wszystkim, kurczę, przesiadka z Opla Astry, dwójki do BMW-ki, M2-ki, no naprawdę, ja jestem w ciężkim szoku, jak udało się tego dokonać, ale to pokazuje tylko jedno, że wszystko w życiu da się osiągnąć, moi kochani. Jak tylko oczywiście tego chcecie, zawsze potrzebna jest troszeczkę farta, ale moi drodzy, no da się to zrobić. I myślę, że ja jestem dobrym przykładem tego. Serio, nigdy, ale przenigdy nie wierzyłem w to, że kiedyś będę mógł wyjechać nowym autem z salonu i to jeszcze takim. No naprawdę, to są emocje, są nie do opisania. Jak mówię, do mnie to dalej jeszcze nie dochodzi, co się wydarzyło, bo dalej nie wierzę, że to jest mój samochód. Także no, kurczę, ale ciężko cokolwiek powiedzieć w takich momentach. Naprawdę, jestem tak podjarany, to jest tak niesamowita chwila, że życzę po prostu każdemu, żeby kogoś zawsze kiedyś spotkała taka właśnie chwila, kiedy wyjeżdża sobie nowym samochodem pachnącym z salonu. No po prostu zajebiście. Lecę sobie do Krakowa, zostało mi już niewiele, więc lecę tylko pokazać furkę domownikom, zobaczymy ich reakcję, a następne lecę do mamy, bo mama ma też w tym swój udział i fajnie jak sobie zobaczy, jako powiedzmy pierwsza ten samochód, jeszcze przez wszystkimi. Także zresztą rodzicom też bardzo dużo zawdzięczam, no i pewnie bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, więc jak najbardziej spoko. A później czekają mnie już urodzinki znajomej, właściwie to też moje, bo organizujemy w 3 osoby urodziny. Ja mam takie troszeczkę spóźnione, to jest dla moich znajomych, dla moich ziomeczków z kina, jeszcze z byłej pracy, także będzie co dzisiaj świętować. Jadąc tutaj dokładnie we wtorek po południu, ostatni raz, moim zarąbistym samochodem hybrydowym, powiedziałem sobie tak, jadę tutaj ostatni raz jakimś zwykłym samochodem. I to była prawda, bo dzisiaj wjechałem tutaj już BMW-ką M2. Ej, nie mam kamery cofania! Tak, to są dwa minusy tego auta, to fotele, które fajne są takie w M2 normalnej,
na coś takiej dopakowanej na fulla. Ale oprócz tego właśnie brakuje mi tu dwóch rzeczy, a właściwie trzech, ale ta trzecia jest mało wymagana. Pierwsza z nich to właśnie są te sportowe fotele, które mają fajne to takie logo M2 podświetlane. Ale pewnie i tak sobie je założę, także to jest tylko kwestia czasu. Druga rzecz to jest właśnie brak kamery cofania, którą pewnie też założę i to też jest kwestia czasu. Ale czujniki wszystkie są, nie? Ale czujniki są. Czujniki parkowania, ale to spokojnie, są najważniejsze. Kamerka jest do zmontowania, to jest żaden problem. No i oczywiście kierownica, jest dużo modyfikacji, które będę chciał wprowadzić w tym samochodzie, także będzie się dużo działo. No, ale ogólnie jestem mega zadowolony, bo bardzo fajna oferta była. Ja sobie tego samochodu sam nie konfigurowałem, tylko on jakby był już przygotowany, był gotowy do przejęcia przez kogoś. No i ja to zrobiłem. Jak ja bym sobie go konfigurował, no to na pewno takie rzeczy by były. Okej, czyli nie ma ich na chacie. Nie ma ich. No to nic, na domownicy z domu ekipy zobaczą pierwsi. Jesteśmy pod domem ekipy, Jojo już tam pokazuje. Nie, jeszcze nie jeźdź, jeszcze nie jeźdź, no to czekam. Czekam aż chyba jest tylko Karol, Iwerka i Marta. Bo z tego co wiem, Łuki i Kasia są niestety w galerii Bronowice. Niestety nie mogę na nich poczekać, bo bardzo mi się śpieszy. Lecę jeszcze, mam musi pokazać furę, a mam kawałek drogi, więc niestety od razu stąd będę się zawijał. Znaczy skoczę jeszcze w sumie do Gruza, do BMW-ki, bo mam tam kosmetyki, które muszę sobie przełożyć od razu do bagażnika tego samochodu, bo tego będę tak pielęgnował, że proszę bardzo, mam takie mega zarąbiste zapaszki, swoją drogą bardzo polecam, bo no są przepotężne. Na razie jeszcze nie będę ich używał, bo zapach świeżego samochodu również jest przepiękny. No i w końcu mogę porównać jakby zapach świeżego samochodu z zapachem o zapachu świeżego samochodu. I muszę wam powiedzieć, że nie no, świeży samochód pachnie o wiele lepiej. O, kurczę, pieczone! No i co, grzywiarasz, że? Stary, nigdy się tak nie rałem w życiu. Nice! Jak się błyszczy! No. Ale jak uśmiechnięty cały czas! Ja tak cały dzień dzisiaj chodzę. Rano wstałem, byłem taki zmięty po tej nieszczęsnej nocy, że masakra. Ale jak tylko dojechaliśmy tam, to... Ale jakie masz fajne fotele? M2-ka, 4 rury. Peleczka jest, kurde, taka piękna, świecąca, co? Jak nie co? Krzysiu, no co mam powiedzieć? Ty w swoim aucie, które można powiedzieć docenisz, to jest miód na moje uszy, tak? Tak, jestem tak podjarany. Bardzo fajnie. Teraz tylko dotrzeć, muszę 2000 zrobić aż. I co więcej, w tych BMW-kach podobno jest mega ważne, żeby dotrzeć je odpowiednio, nie upierdzielając. Czyli nie gazujesz na razie? Więc na razie sobie jeżdżę spokojnie, na automatycznej skrzyni, na tej komfortowej. I 2000, myślę, że 3-4 dni 2000 będzie zrobione, ale na wymianę oleju można udupcać. Kolor będzie zmieniany, ale to na razie niech zostanie tajemnicą. Dobra. Kurde, no w tych autach, co mają dwoje drzwi, zawsze malutko miejsca z tyłu. Ale właśnie nie ma aż tak źle. Nad głową jest miejsce, to jest plus, bo w niektórych autach, na przykład w GTR-ze w ogóle nie ma z tyłu miejsca, na głowę no. Musisz się schylać. Na przykład o tyle taka osoba jak ja... No, dla mnie i tak jest tutaj, na no. Głowę się nie mieszcza. Na styk, no, dlatego dla nas jest git, nie? Ale jak wejdzie jakiś 1,80 m czy coś, no to już tam będzie musiał się... No, suchar nie ma szans. Suchar to tylko z przodu musi zajmować miejsce w polskie shotgun, nie? Pamiętam, jak w Stanach suchar wsiadał do tego Camaro i tak... No Krzysiu, no fajnie, bardzo fajnie, nie mogę doczekać, żeby polatać tym troszkę, co? No, dotrzemy i polatamy. Bardzo fajnie, cieszę się Krzysiu, że ci się podoba, no. Bo wiem jaki byłeś podjarany, także bardzo fajnie. Kurczę, no jeszcze się wreszcie udało ogarnąć jakieś auto, z którego będziesz dumny i zadowolony, tak? Ale przód jest ładny, mi się ogólnie BMW-ki nie podobają. A ta jest ładna. Będzie jeszcze ładniejsza. Wygląda groźnie. Brakuje tu kilku dokładek. Będą, już zamówione. Brakuje tu troszeczkę dokładek. Nic się nie ma, wszystko się zamówione. Brakuje tu troszeczkę zmiany koloru. No na razie to auto jest takie podstawowe. Ale ja mówię. Jestem, cieszę się szczęściem Krzycha i to jest dla mnie po prostu taka wersja podstawowa, którą dostajesz i na nią, tak jak w klockach Lego, doklejesz naklejki, dajesz jakieś rzeczy. Także ja wiem, że Krzysiu tutaj fajnie zrobił. Dokładnie, jak on się cieszy, on cały czas ma uśmiech na twarzy. Będzie modyfikacji dużo, już są w planach, dokładki już mam wszystkie zamówione. Z przodu, na boki, z tyłu, na klapę i będą za niedługo montowane też. W fajnym miejscu, u fajnego gościa, bardzo fajnego, ale z tego też będzie oczywiście odcinek, więc nie będę zdradzał więcej szczegółów. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że podoba wam się mój samochód. Na pewno zobaczycie bardzo dużo fajnych materiałów właśnie z udziałem tego wozu. Mam już w planach naprawdę bardzo dużo odcinków i czekałem na ten moment jak na żaden inny. Bardzo dużo filmów, które miałem zaplanowane wcześniej, przełożyłem sobie specjalnie na ten moment, aby zrealizować je tylko i wyłącznie właśnie z moją nową furą. Także moi kochani, już dłużej nie trzymam was w niepewności, no już wiecie, że jest to BMW M2, wielu z was wiedziało, bo gdzieś tam przez przypadek na Instagrama wrzuciłem jakiegoś screena i właśnie w zakładkach było BMW M2 i wszyscy o BMW 2. No więc wiecie już co to jest, także widzimy się już w kolejnym odcineczku i do zobaczyska, elo. Patrz kurwa.
Oh shit. Ja myślałem, że RS-a bierzesz, Fokusa. Ej, ale kolor jest zrąbisty. Podoba mi się fest. Kolor jest wow. Mam więcej kosmetyków do samochodu niż kosmetyków dla siebie. Tu jest cała torba, plus tu jest cała torba i jeszcze tu też lata. Kumpel już do mnie pisze, że bo ma taki zarąbisty warsztat, on ogólnie przerąbane fury przerabia i modyfikuje, robi white body, czyli takie po prostu fury są mega szerokie. I przerabiał już Getera, przerabiał prawie coś takiego samego jak M4, ale to nie była M4, tylko ta jakaś tam wersja taka słabsza. Mercedesa, AMG GTS-a albo Era, nie kojarzę, znaczy nie rozróżniam ich, ale generalnie gość robi przerąbaną robotę i teraz właśnie sobie zrobił fajny garaż. No już mnie zapraszał, że już mówi, że dokładeczki już organizujemy, lecimy na warsztacik i będziemy je dokładać. A jest białe. No takie. Ale ma super kolor w ogóle. Ładne. Ej, dobra, daj kluczyki, nie? Na razie jest na dotarciu. Wiadomo, strasznie wolno jeździć nią. Jest zajebiste, no. Ale jest takie malutkie. Tak, właśnie to jest takie małe. Takie małe, jest fajne to właśnie. To jest rozbijane, nie? Jakieś... No właśnie widziałam te sobie w aucie. Kasia? Niebieski jednak, patrz, to są jakieś kolory, Krzychu, a no tutaj właśnie, kolorek tak... Nie no, fajny jest kolor. Kurde, no kozak, no. Ej, zajebiste, zgrabne, ładne, fajnie. Ładne. Zapamiętajmy, jak wyglądało. Tak, zaraz się będzie się zmieniać. Zaglądałem właśnie. O Jezu, to jest w ogóle silnik M4. To jest karbon? Karbon, no. Ale dużo miejsca tu nie ma, Krzychu. Nie ma za dużo miejsca. Współczuję tym, którzy muszą coś tu wymienić, jak coś się spieprzy. Wow, man, mocny silnik. Empałem, ale czyściutko. Nigdy nie widziałem czystszej komory silnika jak dotąd. Już nie zobaczę. Już nie zobaczę. Chyba, że jak będziemy czwórkę kupował. No kurde, nowe auto, Krzychu. Dobrze, że wziąłeś nowe auto, a nie pchałeś się w jakiś leasing po kimś. No. To jest jednak to. Wsiadłeś do tego auta. Zapach. No. Zapach, wszystko wiem, że jest... Rozdziwiczyłem ten samochód. Zgadza się. No i masz auto w cenie domu. Mama mi mówi to samo. A mógłbyś za te pieniądze mieć mieszkanie w Krakowie. Gratuluję. Dziękuję. Gratuluję panu. Dziękuję. Czyli jednak widzicie, warto robić koszulki, bo od razu możesz sobie kupić BMW. A teraz nie kupujcie jego koszulki, bo musi ją spłacić. Zaraz o sklep latują bluzy. No i takie jeszcze. Dobra, no to w takim razie mamy reakcję większości domowników. Ja lecę do mamy. Pożegnanie już macie. Tu zrobione tyle wcześniej, więc widzimy się. Zawsze zapominam dni. Jaki jest dzisiaj dzień? Dzisiaj jest piątek. A film będzie w sobotę, no to widzimy się w środę.